Cześć, witajcie! Dzisiaj kolejny odcinek z mini serialu o kamicy żółciowej. Dzisiaj powiem Wam o tym, jakie są możliwości lecznicze, jak taką kamicę żółciową możemy leczyć. Ja nazywam się Marta Dobraz, jestem gastroenterologiem, czyli specjalistą, który diagnozuje, leczy i opiekuje się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. I słuchajcie, jak leczymy kamicę przewodów żółciowych i kamice pęcherzyka żółciowego. No jeżeli mamy pierwszy albo kolejny incydent kolki żółciowej, o której objawach również już nakręciłam film na tym kanale, więc to powinniście je już znać, albo jeśli nie, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmiku. No to pierwsze co możemy spróbować zastosować leki rozkurczowe. I leki przeciwbólowe. Tak? Stosujemy je doraźnie, stosujemy je krótko, i jeśli nie, dolegliwości się nie zmniejszają, no to wtedy, słuchajcie, jest to powód do tego, żeby udać się do doktora, a nie zwiększać leki, albo udać się po kolejne do apteki. Jeśli dolegliwości, mimo leków podania, narastają, no to wtedy zgłaszacie się albo pilnie do swojego lekarza. Albo do nocnej pomocy lekarskiej, albo na izby przyjęć najbliższego szpitala, w zależności od tego, co, do czego jest tam w waszej okolicy dostęp. Kolejną grupę leków stanowią e, preparaty kwasu holowego. To są e, preparaty, które mogą mieć zastosowanie w zmniejszaniu czy nawet w rozpuszczaniu złogów, e, które znajdują się pęcherzyku żółciowym i wspomagają usuwanie również tego błotka, tego żwiru żółciowego tej mikrokamicy z pęcherzyka żółciowego. I tu mamy w Polsce dostępne różne preparaty, nazw nie będę wymieniać. W skrócie mówimy o nich UDCa i one wspomagają wysy, zmniejszają wysycenie żółci cholesterolem, zmniejszają ilość cholesterolu w żółci. I reabsorpcję cholesterolu jelitowego z powrotem. Ich skuteczność jest między 15 a 20 procent. Tak? Czyli, jeżeli zastosujemy go u 100 pacjentów, to maksymalnie u 20 będziemy obserwować dobry lub bardzo dobry efekt, u pozostałych mały, średni albo wcale. Tak? Warunek, Warunki, żeby te leki zadziałały, no to musi być sprawny pęcherzyk żółciowy. Złogi mają być, muszą być małe, bez zwapnień i musi być drobny pęcherzyk żółciowy, czyli jeżeli nie wspomożemy działania kwasu leków właśnie z grupy UDCA dietą odpowiednią, no to nie oczekujmy ich pełnego działania, ponieważ ich działanie bardzo jest uzależnione. Od makroskładników i uzupełnienia niedoborów w diecie tak. To raz kiedy właśnie zastosowanie tych leków jest przeciwwskazane. Wtedy, kiedy kamienie są duże, liczne, uwapnione, kiedy mamy do czynienia z kamieniami barwnikowymi, kiedy jest przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego. Kiedy mamy marskość wątroby i zespoły złego wchłaniania, no bo wtedy po prostu skuteczność tych leków przez ten problem będzie zmniejszona, albo niepotrzebnie opóźnimy prawidłowe leczenie choroby, tak? Tak jak na przykład zapalenie pęcherzyka żółciowego. No i co tutaj mamy w leczeniu, jakie są możliwości? Leczenie chirurgiczne, no to jest w zasadzie cholecystektomia klasyczna i cholecystektomia laparoskopowa. I pamiętajcie, jeszcze raz Wam przypominam, że cholecystektomia jest leczeniem objawu, tak, bo ona leczy objaw, ponieważ kamica pęcherzyka żółciowego jest objawem innych zaburzeń, więc my wykonując cholecystektomię, chirurdzy usuwając pęcherzyk usuwają problem, ale nie usuwają przyczyny problemu, tak? Ona dalej tam jest. Więc ryzyko tego, że nam się że wam się nawróci kamica pęcherzyka, yy, kamica dróg żółciowych wewnątrz i zewnątrz wątrobowych, jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne inne interwencje oprócz Wycięcia pęcherzyka no jest bardzo duża, ponieważ problem zostaje w Was. Usunięty jest pęcherzyk, tak? Więc pamiętajcie o tym. Cholecystektomia klasyczna, najlepiej, jeśli wykonana jest w trybie planowym, tak? Bo wtedy ryzyko powikłań jest bardzo niskie, do 0,5% maksymalnie. Jeżeli jest wykonywana w trybie pilnym, na ostro, bo coś się dzieje, no to ryzyko powikłań jest dużo większe, bo sięga nawet 3%. Laparoskopię, cholecystektomię klasyczną wykonuje się obecnie no, z takich dosyć ścisłych wskazań, mm, ze wskazań nagłych. E, jeżeli jest pacjent obciążony e, różnymi chorobami, problematyczny, e, czyli cukrzyca, choroby e, układu krążenia, nerek oddechowego czy marskość wątroby, e, albo jeżeli trzeba w jakikolwiek sposób rozszerzyć zakres. Tej cholecystektomii, to również zwykle jest wykonywana metodą klasyczną. I wybór metody należy do chirurga. Do Was należy wybór chirurga, a wybór metody należy do chirurga, więc pamiętajcie o tym, tak to wygląda. Cholecystektomia laparoskopowa. Bardzo mała częstotliwość powikłań, coraz większe, coraz lepsze doświadczenie chirurgów w usuwaniu właśnie pęcherzyków żółciowych metodą laparoskopową. Mamy wtedy mniejszy uraz okołooperacyjny, mniejsze pooperacyjne dolegliwości bólowe, pacjent szybciej wraca do siebie, ryzyko powikłań zakrzypowych, zatorowych po zabiegu, czy nawet w trakcie zabiegu jest dużo mniejsze. Mniejsze jest również zagrożenie infekcją rany, szczególnie u pacjentów z cukrzycą, tak? bo pamiętamy o obniżeniu odporności cukrzycy duże i w ogóle u pacjentów z zaburzeniami odporności. Rzadziej po operacjach laparoskopowych występują również przepukliny pooperacyjne, więc to też trzeba mieć na względzie, łatwiej taką operację wykonać u osób otyłych. Czas pobytu w szpitalu również po cholecystektomii laparoskopowej jest krótszy. Krótszy jest czas rekonwalescencji. No, jak się komuś mocno spieszy do pracy, to również po tym zabiegu do pracy wróci szybciej. No i dla kobiet ważny efekt kosmetyczny, bo nie ma dużej blizny, tak? Więc to jest ważne. Często pacjenci się mnie pytają: A po co chirurg zrobił? Jak zaczął laparoskopowo, pani doktor, to co się podziało, że skończyło się metodą taką na otwarto? Więc jeśli chirurg Wam tego nie wytłumaczył, dlaczego to się tak podziało, co zdarza się coraz rzadziej, ale nadal pacjenci nie są informowani do końca, jak to się, co było przyczyną właśnie konwersji. Wydarza się to w 5% przypadków, więc nieduża ilość. Zwykle jest to w momencie, kiedy jest podejrzenie albo uszkodzenia naczyń, albo szkody żółciowej, czyli uszkodzenia dróg żółciowych bądź narządów w trakcie laparoskopii, co wynika zwykle z Niejasnej sytuacji anatomicznej, bo tak jak wam tłumaczyłam w pierwszym odcinku i odsyłam do odcinka o budowie i funkcji dróg żółciowych, drogi żółciowe u ludzi bywają różnej długości, są dosyć częste anomalie anatomiczne, więc tutaj naprawdę to jest takie małe pole minowe dla chirurgów. Może również pojawić się niespodziewana patologia, czy jakieś węzły chłonne, płyn, podejrzenie guza. Albo kamica przewodowa, jeżeli nie można tutaj wykonać później zabiegu endoskopowego. I właśnie zabieg endoskopowy, czyli ECPW, endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, jest kolejną metodą leczenia kamicy żółciowej. I to jest metoda leczenia kamicy przewodów żółciowych, tak? czyli y, tych rureczek odprowadzających y, żółć z wątroby, z pęcherzyka żółciowego do y, dwunastnicy. I y, pamiętajmy o tym, że około 20% złogów przemieszcza się z dróg żółciowych do dwunastnicy bezobjawowo. Czyli y, możemy nie mieć żadnych objawów, albo są, nie są na tyle wyrażone i na tyle oczywiste, że pokojarzymy je z wędrującym złogiem w drogach żółciowych. 50% w ogóle pacjentów ma kamicę żółciową dróg żółciowych bezobjawową, a u 90% pacjentów z kamicą przewodową jest również kamica pęcherzyka żółciowego. Więc słuchajcie, no to jest spora zależność. Zabieg endoskopowy jest zabiegiem bezpiecznym, jest zabiegiem wykonywanym już w wielu ośrodkach rutynowo, sprzętem jednorazowym, oczywiście duodenoskop, czyli aparat endoskopowy z tą optyką boczną, wykorzystywaną właśnie do diagnostyki i leczenia dróg żółciowych, jest aparatem wielorazowym, jak każdy gastroskop i kolonoskop. Natomiast narzędzia używane tutaj są w tych technikach narzędziami jednorazowymi i są te coraz bardziej bezpieczne te techniki i zwykle osoby które wykonują no to są albo gastroenterolodzy albo chirurdzy mają olbrzymie doświadczenie w wykonywaniu tych zabiegów tak w trakcie zabiegu możemy tak przede wszystkim diagnozować jak wyglądają drogi żółciowe i to widać po podaniu kontrastu do dróg żółciowych na skopie rentgenowskiej czyli to jest taka połączona metoda diagnostyczna endoskopii i rentgena można wprowadzić tam taki specjalny balonik który wspomaga oczyszczanie dróg żółciowych można wprowadzić tak zwany koszyczek Dormia który te złogi pomaga troszkę rozkruszyć i usunąć z dróg żółciowych można również wprowadzić jeżeli jest problem z usunięciem złogów wprowadzić czasowe protezy Jedną, dwie, trzy do dróg żółciowych, żeby te złogi uległy troszeczkę zwiększeniu, skruszeniu i później żółć również z tych wyższych partii dróg żółciowych dzięki tej, tej jakby sztucznej, sztucznemu kanalikowi wypływała, nie zatrzymywała się w wątrobie i po trzech miesiącach zwykle albo protezy się usuwa. Czasami one same potrafią zmigrować do jelit i pacjent je wydala, ale zwykle są usuwane i wtedy jest sprawdzane, czy dalej kamienie w drogach żółciowych i złogi są, czy uległy ewakuacji samoistnej. I podejmują chirurdzy decyzję o albo zakończeniu leczenia endoskopowego, albo o założeniu kolejnej protezy. I zwykle za 3-4 miesiące pacjent przychodzi na kolejny zabieg. No, to jest zawsze obciążone ryzykiem, powtarzane zabiegi, tak? Uszkodzenia dróg żółciowych, czy ym, zakażenia, y, czy y, no samej już sedacji, tak, czyli obciążenia układu y, sercowo-naczyniowego. Y, Im więcej y, tych zabiegów, y, tym y, to ryzyko rośnie. Y, natomiast pamiętajcie, że to również jest metoda, która leczy objaw y, problemu, a nie sięga do jakby, Samego dna tego problemu, więc tutaj bardzo ważne jest znalezienie przyczyny, dlaczego te kamienie w drogach żółciowych powstają, dlaczego te złogi na nowo tam się pojawiają, a nie tylko zdanie się na to, żeby te protezy kilka razy w ciągu roku wymieniać. To są takie najbardziej podstawowe metody. Są jeszcze metody, które są rzadkie, które są używane do diagnostyki poszczególnych. Rzadkich problemów, więc ich tutaj e, omawiać nie będę. E, na ten moment bardzo Wam dziękuję. E, filmik wyjątkowo krótki, e, jak na te moje filmiki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za komentarze, za lajki, za to, że mnie wspieracie. E, widzę coraz bardziej jakby sens tego mojego działania. E, cieszę się, że dzielicie się tą wiedzą z innymi. E, cieszę się, że ona jest przydatna. E, I do zobaczenia. W każdym kole, kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że to nie jest porada lekarska, tylko edukacja w zakresie e, chorób przewodu pokarmowego. Trzymajcie się. Cześć, papa! Pa.